Dzień dobry, hej Kasia, witajcie, ja nazywam się Kasia i witam was na kanale Fasportu TV, a razem ze mną Macias. Dzień dobry. Siema. Chyba trochę zmęczony po rundkach, co? No, ogólnie jestem zmęczony. Po tamtym całym tygodniu treningów to jestem zajechany strasznie. Jeszcze nie miałem czasu, żeby odpocząć w weekend, bo w niedzielę kręciliśmy klip, a w sobotę musiałem przyjechać do Warszawy z Krakowa. Trochę mi to czasu zajęło i też nie zdążyłem się zregenerować do końca. Okej, ale to klip do nowej piosenki na wyjście na przykład? Nie, ja nie będę wychodził do swojej piosenki. Czemu? Bo to uważam, że to tak jest słabe. Ja wolę sobie wyjść do nutki, którą lubię i którą, wiesz, która mnie jakoś tam hajpuje. A będzie to? Nie chcę zdradzać. Dawaj. Nie powiem. A polska scena muzyczna? Nie. Okej, okay. A na przykład ekipa by ci zrobiła jakiś prezent i nagrała piosenkę taką, wiesz, niespodziankę? Jakby kto nagrał? No, ekipa twoja. No to pewnie no nie wyszedł. Okay, to już wiecie co robić, nagrywajcie. Słuchaj, ja o twoich treningach chciałam pogadać, bo ty mówisz, że jesteś dopiero od miesiąca w treningu, tak? No, tak, w takim gazie. Ile to robisz jednostek treningowych? Około 10 w tygodniu do 11. No właśnie, ja jestem ciekawa, bo ty mówisz o tej kontuzji barku. Czy to nie jest tak, że jak masz ten zwiększony, wiesz, tym dosyć treningową, to nie jest tak, że trochę jednak ten bark daje znaki? No daje się we znaki, ale ja też robię wszystko, żeby go wzmocnić i cały czas go wzmacniam i pracuję nad jego kondycją, dlatego jest spoko. Ale nie boisz się, że gdzieś tam jednak w walce może coś się stać i... Nie, ja to się raczej nie boję takich rzeczy. Jesteś taki bardzo spokojny. No zmęczony trochę jestem. Ale na przykład, no bo wy z Rozefem nie macie żadnego konfliktu. Jest w ogóle jakaś taka osoba, na scenie takiej muzycznej, czy w ogóle jakaś tak poza sceną, z którą miałbyś taki konflikt realny i odpalił się? Nie, raczej nie, bo takie konflikty, które już miały miejsce, to dawno zostały zakopane, nie, bo się powyjaśniały szybko, a tak to nie mam jakoś konfliktu z nikim. Jeśli chodzi o twój rekord walk ulicznych, to jaki tam masz bilans? Nie biję się na ulicy, nie mam rekordu. Bijesz się? Ty w ogóle nie lubisz się bić, nie? No, nie, no lubię. Nie, no, nie, to jest takie pytanie... Takie głupie, nie ma co się tym chwalić, bo w ogóle to nie jest nic dobrego i często to z głupoty po prostu wynikało. A należy niwelować głupotę, żeby było jak najmniej takich zachowań. Nie wiem, w sensie tak się pytam, ale ty ogólnie już teraz jakby odchodzisz od tego i starasz się jakoś tak ładnie upaść do sytuacji, czy jednak nadal gdzieś tam zdarzają się sytuacje? Już odszedłem trochę od tego, ale zawsze wiadomo się zdarzy coś, jak ktoś będzie nietrzeźwy, coś powie, nie tak? I trzeba stanąć za swoim słowem i trzeba wtedy... Powyjaśnię sytuację, ale raczej staram się teraz na ugodę iść zawsze. Nawet jak ktoś warczy, to staram się być spokojny. Okay. Wiesz, ja widziałam jakiś taki komentarz, to będzie bardziej walka muzyków, czy bardziej walka jakichś właśnie takich uliczników, jakbyś się określił? Nie, no artystów, nie? Spoko. A wiesz co, jeszcze mam takie pytanie, bo ty mówiłeś właśnie na rundkach teraz o tym mainstreamie. Dobrze, jasne. Fit musi być dowalony. Właśnie chciałam pogadać z tobą o tym mainstreamie, o tym undergroundzie, bo ty mówisz, że nie czujesz się już jaki taki mainstream. Tak, bo mówisz, że to nie jest definiowane przez zasięgi i tak dalej, to przez co się to definiuje? Czy jesteś undergroundem, czy mainstreamem? Bardziej przez podejście. Musisz robić cały czas coś, wiesz, zajawy, nie możesz traktować tego jako robotę. Znaczy, no wiadomo, masz coś takiego, że jak zarabiasz z tego, to się przykładasz bardziej do tego, ale cały czas to jest zajawka, nie? Trzeba pielęgnować tą zajawkę i cały czas dążyć, żeby to była, wiesz, czysta zajawka, a nie po prostu, że idziesz do roboty i tyle. Okay, ale jak robisz... Ja na przykład lubię, wiesz, z kolegami pójść do studia, tutaj się coś nagra, tu się nie nagra, może, nie wiem, sam coś nagram, może nie. I to zawsze jest takie, wiesz, luźne, tak wynika to spontanicznie i bez żadnej presji. Bardzo dobrze. Czyli mówisz, ale to nie jest jakaś taka, w sensie to jest jakaś ujma dla was, że jesteście w mainstreamie, w sensie, że ktoś by was tak kwalifikował, czy nie? Nie, no my zawsze się odnajdywaliśmy w takim środowisku właśnie undergroundu z naszymi ziomalami. Razem to tworzyliśmy, w sensie no nie tworzyliśmy, ale razem się utrzymywaliśmy tam. No i cały czas tak jest, razem cały czas się utrzymujemy i dalej się i razem spotykamy i nagrywamy i gramy koncerty i jesteśmy takim towarzystwem jednym wielkim, które se robi muzykę z zajawki hip-hop ponad życie.
No i na tym zbudowaliście mega duży fanbase. Jak ty się czujesz z takim fajnym odbiorem od publiki? Bo jednak cały czas są komentarze Team Macia, z murem za Maciasem i tak dalej. Jak się z tym czujesz? Spoko. No, fajne uczucie. Dobrze, że dużo osób za mną stoi. Okej, gadaliśmy o tym twoim fanbase'ie. Tylko tam uciął mikrofon, więc nie wiem w którym momencie. Jak ty się z tym czujesz? Bardzo dobrze się czuję. Bardzo nie, no, dobrze. Fajnie mieć taką, wiesz, taki fanbase, tylu ludzi za sobą. No, to też jakoś w jakiś sposób motywuje. A ty w ogóle czujesz jakąś presję przed tą walką, czy totalny? Nie, ja to się idę bić po prostu. Lubię się bić, no i tyle. Okay. Wiadomo, zawsze są i wygrane, i przegrane, ale no ja celuję wygraną i bez ryzyka nie ma zabawy. Tak się mówi, nie? Ale w ogóle gdzieś tam się obawiasz do Zefa, czy nie? Bo jednak, no wiesz, on swoją posturą no ma tych mięśni trochę. Ty chyba też. No coś tam mam, ale... Nie wiem, no w żaden sposób mnie to, wiesz, nie betrypuje, że tak powiem. Nie zwracam uwagi na czyjś mięśni, czy wysokość, czy wagę. Chociaż ta waga, no, jest trochę istotna, jak się bijesz. Ale nie, jakoś mnie to nigdy nie przerażało. A wy się bijecie w open wadze, czy ten? Tak, mamy open. K1, małe rękawice, stójka. A to wariant. Bardzo fajne będzie. A nastawiasz się na lokał, czy raczej na jakiś pełen dystans? Jestem przygotowany i na pełen dystans, i na knockout. Także co będzie, to będzie. No ja idę, tak jak mówiłem, się ponapierdalać trochę. Okej, okay, a jeżeli chodzi o twoją ekipę tutaj, Boże, ile ty ich tu masz, twoją ekipę znajomych, sparujesz z Kubą Nowaczkiewiczem, czy nie? Też zdarza się, czasami sobie sparujemy, ale głównie jak sparuję, no to staram się też wyższych przeciwników dobierać. Mhm. Czy też trener mi dobiera i jest to w miarę spoko. Wszystko w porządku? Tak, tak. Ja po prostu czasami mam... Chciałabym Ciebie zastraszyć. Tutaj. Nie zastraszajcie go. Niech przyjdzie z rekinem następnym razem. Z żarłaczem białym. A ty z kapibarą. Co, słucham? Z kapibarą ty przyjdziesz. Ale ja się chodziło, bardziej mi chodziło o to, że ja się boję takich rekinów. W sensie być, wiesz, w głębi z rekinem. Tak, kurwa, jakbym wpadł do wody, w której wysypływał rekin, to bym chyba był przestraszony, nie? O matko, uciekniemy zaraz. No i co teraz? Nie wiem, trudno. Nie będzie Józefa. Ale mamy chociaż ciebie. To ty musisz nakręcić kontent, dawaj, nawyzywaj go. Czemu mam go wyzywać? No wyzywaj go. Już go nawyzywał wariacik z ostatniego telefonu. No ale co ty w ogóle o tym sądzisz? No trochę za długo go mu trzymali, nie? Bo go, kurwa, no rozumiem, że trzeba podkręcić, ale no trochę mu chyba popsuli głowę tym. Tak mi się wydaje. Dobra, słuchaj, nie trzymam cię. Idź na pizzę. No i cacy, dzięki. Dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie.